12 października, Edyta Nawrocka. Witam, zapraszam na serwis informacyjny. Mimo niesprzyjającej pogody, 8 drużyn wystartowało w Mistrzostwach Województwa Dolnośląskiego Strażaków w Ratownictwie Wysokościowym, które zostały rozegrane w Starej Kopalni w Wałbrzychu. No niestety pogoda nam nie dopisała, no ale strażak musi działać w każdych warunkach, więc na pewno pogoda stanowi się utrudnienie, ale zawody zostaną przeprowadzone. No, zawodnicy muszą zachować większą ostrożność, będą na pewno trochę gorsze czasy, ale myślę, że dla nas jakby ta pogoda nie stanowi przeszkody. Do zadań strażaków nie należy jedynie gaszenie pożarów. Repertuar zadań współczesnych ratowników jest naprawdę szeroki. Na terenie województwa dolnośląskiego działają 3 specjalistyczne grupy ratownictwa wysokościowego. Zawody pozwalają przede wszystkim doskonalić ich umiejętności, ale też integrować członków drużyn. Państwa Straż Pożarna już od wielu lat, oprócz naszej tradycyjnej profesji, czyli gaszenia pożarów, zajmuje się również ratownictwem specjalistycznym. Mamy w swoim zakresie ratownictwo wodno-nurkowe, poszukiwawcze ratowniczne, chemiczno-ekologiczne, techniczne, medyczne i wysokościowe. Zawody po raz pierwszy zostały zorganizowane w Starej Kopalni. Obiekt sprawdził się znakomicie. Ja się bardzo cieszę, że możemy takie zawody organizować w tego typu obiektach. No szkoda tylko, że dzisiaj pogoda nie dopisała, bo konkurencje, które będą wykonywać ratownicy, są bardzo, bardzo widowiskowe. I gdyby tutaj ta pogoda była lepsza i dopisała publiczność, to naprawdę byłyby niezapomniane wrażenia. Każdy ze strażaków miał do pokonania tor przeszkód, w ramach którego przewidziano kilkanaście zadań, takich jak podejście na linach na wysokość kilkudziesięciu metrów, zjazd na linach między wieżami oraz zjazd z wież na linach z przepięciami. Mimo że zadania reprezentowały bardzo różne stopnie trudności, to wszystkie wymagały specjalistycznych umiejętności i siły fizycznej. W sumie konkurencja jest jedna, czyli tor przeszkód. No w tych warunkach, powiem szczerze, wiele miejsc będzie, czy zadań będzie trudnych, bo i trudny będzie zjazd, trudne będą podejścia na linkach, trudne będą przepięcia, bo praktycznie wszystkie konkurencje odbywają się na otwartym terenie, więc mokre liny, mokre konstrukcje, zimno, to wszystko powoduje, że no trudno powiedzieć, który w tym momencie element będzie najtrudniejszy. No tych elementów trudnych jest wiele. Podczas mistrzostw zaprezentowały się 4 drużyny z Dolnego Śląska. Reprezentanci Wrocławia, Świdnicy, Hojnowa i Wałbrzycha oraz 4 grupy z Polski. Łódź, Gdańsk, Bydgoszcz i Opole. Wyniki można znaleźć na portalu wałbrzych24.com. Motopark, który miał powstać przy ulicy Wysockiego, prawdopodobnie nie powstanie. Przyczyną jest decyzja środowiskowa wydana przez Służby Ochrony Środowiska na szczeblu wojewódzkim. Motopark okazał się najlepszym projektem ogólnomiejskim podczas głosowania na projekty budżetu partycypacyjnego w 2014 roku. Inwestycja miała zostać zrealizowana do końca 2015 roku, szybko okazało się jednak, że jest to niewykonalne. Pierwszy przetarg unieważniono z powodu zbyt wysokich propozycji oferentów. Kolejny rozstrzygnięto w styczniu 2016 roku i wówczas wyłoniono biuro projektowe, które miało być odpowiedzialne za sam projekt, uzyskanie decyzji środowiskowej oraz podjęcie działań, które zaowocują uzyskaniem pozwolenia na budowę. Teraz wyszły na jaw kolejne problemy, mówi prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej. Mamy niedobrą informację. Otóż służby ochrony środowiska powzięły decyzję poza miastem, czyli na szczeblu wojewódzkim, że trzeba przygotować decyzję środowiskową i raport środowiskowy, oddziaływanie na środowisko, co w praktyce, o czym poinformowaliśmy już inicjatorów, w praktyce uniemożliwi zrealizowanie tego projektu. Znaczy jego oddziaływanie na środowisko, hałas i inne czynniki w ocenie służb ochrony środowiska są za duże, mimo że wszyscy doskonale wiemy, że ta lokalizacja wydaje się być idealną, bo nie ma w najbliższym sąsiedztwie żadnych albo prawie w ogóle nie ma gospodarstw domowych w rozumieniu budynków użyteczności publicznej, budynków mieszkalnych, ale ocena była inna i taką decyzję przekazaliśmy, więc albo będzie nowa lokalizacja zupełnie poza terenem miejskim, no są takie miejsca w Wałbrzychu, albo po prostu trzeba będzie ten projekt odłożyć, powiedziałbym, na być może inne realizacje. Gmina miała dofinansować pierwszy etap budowy motoparku w ramach wygranej w budżecie partycypacyjnym. Finansowanie kolejnych etapów pomysłodawcy chcieli zaangażować sponsorów. Szczawno-Zdrój może doczekać się sekcji lekkoatletycznej. Otwarto obiekt, który ma umożliwić treningi dzieciom i młodzieży.
Otwarcie odbyło się w utworzonej w zeszłym roku hali sportowej. W uroczystości oprócz lokalnych władz wzięło udział wielu zasłużonych dla lekkiej atletyki sportowców. W hali utworzonej w grudniu obecnie swoje mecze rozgrywa MKS Basket Szczawno-Zdrój. Orlik lekkoatletyczny, który został otwarty dzisiaj, z bieżnią 200-metrową, skocznią do skoków dal, skoków z wyż, do kuli, także z 60-metrową bieżnią płaską. No i ostatni obiekt, który jest najstarszym obiektem, to jest orlik, który jest nieopodal tutaj, jest to orlik wielofunkcyjny z bieżnią tartanową, do tego ze sztuczną nawierzchnią boisko młodzieżowe i pełnowymiarowe boisko trawiaste, gdzie swoje mecze rozgrywają piłkarze Ligi Okręgowej MKS-u Szczawno-Zdrój. Świeżo wybudowany obiekt ma w przyszłości umożliwić organizację zawodów. Pierwsze zawody rozegrano podczas otwarcia. Troszeczkę jeszcze za wcześnie o tym mówić, ale cały klub lekkoatletyczny Górnika Wałbrzych z panem Grędzińskim na czele zaangażował się tutaj. Pan Węcławowicz, który jest nauczycielem wychowania fizycznego w Szczawińskim Gimnazjum, zaangażowali się i z tego, co wstępnie rozmawialiśmy i pan burmistrz rozmawiał z panami, to będziemy chcieli uruchomić też sekcję lekkiej atletyki. Bieżnia ma służyć przede wszystkim młodzieży. Bieżnia jest 200-metrowa, jest to obiekt młodzieżowy, to jest projekt Orlik lekkoatletyczny i takie wymiary właśnie ta bieżnia ma, 200 metrów, nie 400, to nie jest pełnowymiarowa bieżnia. W uroczystości otwarcia i zawodach brały udział dzieci z lokalnych szkół. W tym roku Kopalniak po raz pierwszy będzie trwał 3 dni. W tym roku Kopalniak będzie szczególny, bo obchodzi swoje 18 urodziny. Od 2 lat jest to Kopalniak. Wcześniej, przypomnę, była to ogólnopolska giełda kabaretowa Przewałka, czyli jak to kiedyś się wszystko zaczynało, przegląd wałbrzyski kabaretów. 14 października zobaczymy 6 kabaretów konkursowych. Są to zarówno występy grup kabaretowych, jak i stand-uperów. Te 6 programów wybraliśmy spośród wszystkich zgłoszeń, które napłynęły do nas do Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury. Ja mam już swojego faworyta, ale zdradzić nie mogę, bo taką najważniejszą decyzję muszą podjąć jurorzy, a także publiczność, która przyznaje nagrodę publiczności w wysokości 2000 zł. Natomiast jurorzy przyznają nagrodę Grand Prix tegorocznego Kopalniaka, 7000 zł przekazane przez prezydenta Wałbrzycha. Mamy jeszcze jedną nagrodę, za osobowość sceniczną w wysokości 1000 zł. Każdego roku jest tak, że ktoś nas zachwyca, zaskakuje na scenie i to właśnie takiej osobie przyznajemy nagrodę w kategorii osobowość sceniczna. Czyli tak, 6 kabaretów konkursowych zobaczymy 14 października. 15 października natomiast zobaczymy kabaret bądź stand-upera, który otrzyma nagrodę Grand Prix Kopalniaka. Wówczas odbędzie się gala wręczanie tej nagrody, a później po programie najlepszej grupy kabaretowej zapraszam na występ kabaretu Hrabi. Natomiast w niedzielę zaprezentujemy na scenie w Starej Kopalni kabaret, który otrzyma nagrodę publiczności. Po występie kabaretu, który właśnie otrzyma nagrodę publiczności, zaprezentuje się z nowym programem, dawno niewidziany, Kinoteatr, bo teraz tak się ta grupa nazywa, Kinoteatr Mumio. Serdecznie zapraszam. Bilety już w sprzedaży. Można je nabywać bezpośrednio u nas w Wałbrzyskim Ośrodku Kultury, a także nie wychodząc z domu za pośrednictwem internetu. Wszystkie dodatkowe informacje, wszystkie szczegóły publikujemy na naszym fanpage'u, a także na naszej stronie internetowej www.wałwalbrzych.pl. W ten weekend przyszedł mężczyzna do kobiety. W ramach Wolnych Scen Inicjatyw Aktorskich Irena Wójcik i Piotr Tokarz po prostu o miłości, o tym, że na miłość nigdy nie jest za późno, opowiedzą przy pomocy również kilku piosenek, które Państwo pewnie znają, z dużą dozą humoru i nostalgii. Zapraszam na Przyszedł mężczyzna do kobiety w sobotę i w niedzielę, w sobotę o godzinie 19, w niedzielę o godzinie 18. W sobotę również Siostranki, to druga edycja tego edukacyjnego programu. Będziemy czytali książkę W góry, książkę wydaną przez wydawnictwo Dwie Siostry, która jest partnerem tego wydarzenia. Będzie z nami Piotr Karski, autor tej książki. Będziemy również uczestniczyć w warsztatach. Warsztaty przeznaczone są dla dzieci z pierwszych i drugich klas szkoły podstawowej. Zapowiada się to świetnie. Będziemy robili góry, po prostu góry. Będziemy się przy okazji uczyli, co to są góry, jak powstają, skąd się biorą i tak dalej, i tak dalej. To już w najbliższą sobotę o godzinie 11:00 zapraszamy całe rodziny na Siostranki na warsztaty
dzieci w wieku, dzieci z pierwszych i drugich klas szkoły podstawowej. No i w końcu we wtorek zaczynamy wielkie wydarzenie, na które wszyscy tutaj bardzo czekamy. 17 edycję, 18 nawet edycję Dni Dramaturgii i drugą edycję Z ogniem w głowie. Po raz drugi właśnie w ramach Dni Dramaturgii takie wydarzenie. Z ogniem w głowie 2, czyli spotkania wokół teatru dla młodzieży, dramaturgii dla młodzieży. Przyjedzie mnóstwo gości z Niemiec, z Polski. Będziemy czytać taką literaturę teatralną dla młodzieży. Będziemy się zastanawiali, co to jest teatr dla młodzieży i jakiego teatru młodzież potrzebuje. W ciągu kilku dni, od wtorku do soboty, od 18 października będziemy się spotykać tutaj w teatrze. Zapraszamy całą młodzież, zapraszamy dorosłych. Naprawdę, naprawdę program jest bardzo bogaty, więc znajdą Państwo coś dla siebie z pewnością. Zapraszam do Teatru Dramatycznego. Zapraszamy w niedzielę o godzinie 12.30 do Teatru Lalki Aktora w Wałbrzychu na spektakl Dobrze, że jesteś. Spektakl dla dzieci od 5 roku życia. Jest to pięknie opowiedziana historia o przyjaźni człowieka z psem i o tym, co z tego wynika, z wykorzystaniem wszystkich przedmiotów, czyli to wszystko, co pojawia się na scenie, zostaje w jakiś sposób zanimowane i ożywa. Zapraszamy w niedzielę o godzinie 12.30 do Teatru Lalki Aktora. Szanowni Państwo, drugi koncert z cyklu Dni Muzyki Filmowej stoi pod znakiem muzyki jazzowej. To wyjątkowy koncert, ponieważ będziemy prezentować Państwu utwory, które skomponował nasz wspaniały, młody, niestety tragicznie zmarły kompozytor Krzysztof Komeda. Komeda jest już, można by tak powiedzieć, ikoną polskiego jazzu, ale także muzyki filmowej, bo napisał, całe szczęście, że zdążył skomponować utwory do wielu polskich filmów. To są takie tytuły jak Dwoje ludzi z szafą, czy Nóż w wodzie, czy wiele, wiele innych. Myślę, że Państwo świetnie kojarzą te filmy, a muzyka jest tam nie tylko tłem, ale tworzy pewien nastrój, podkreśla sytuację, podkreśla sceny, które są widoczne na srebrnym ekranie. Tę muzykę wykonają dla Państwa w piątek o godzinie 19:00 wspaniali jazzmeni. Będzie to trio Andrzeja Jagodzińskiego oraz Henryk Miśkiewicz saksofon i Agnieszka Wilczyńska śpiew. Do tych wspaniałych muzyków dołączył kwartet smyczkowy Filharmonii Sudeckiej, który tworzą skrzypkowie, wiolonczeliści, altowioliści grający na co dzień w orkiestrze symfonicznej. Są to muzycy, którzy prowadzą swoje grupy, a zatem Dorota Graca skrzypce, Grzegorz Kuzioła drugie skrzypce, Magdalena Nienartowicz altówka i Wojciech Kud wiolonczela. Szanowni Państwo, już dziś bardzo serdecznie zapraszam na ten koncert, bo naprawdę jest wyjątkowy i warto przyjść i posłuchać. A za tydzień kolejna dawka muzyki filmowej, tym razem będzie to muzyka z westernów. W dzisiejszym serwisie informacyjnym to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia. Prezenterkę uczesał salon fryzjerski René, Wałbrzych, Piłsudskiego 50. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.